Cześć, dzisiaj witam Was już, jak widzicie, bardziej jesiennie. A to dlatego, że dzisiaj będę Wam pokazywać zakupy, jakie ostatnio zrobiłam. Są to zakupy z nowej kolekcji, jesiennej kolekcji, dlatego też dzisiaj jest trochę bardziej już jesiennie. Zresztą sierpień się już skończył, mamy wrzesień. I pomyślałam już właśnie, że fajnie byłoby pokazać Wam, co ostatnio kupiłam, dlatego że ostatni haul był w lipcu, więc w sierpniu nie było żadnego takiego filmu z zakupami ubraniowymi, a że teraz znowu parę rzeczy kupiłam już tak bardziej na jesień, no to pomyślałam, że Wam to pokażę. I zaczniemy. Nie będę jechać sklepami, dlatego że oczywiście tych zakupów nie zrobiłam wszystkich w jeden dzień, więc to jest tak pomieszane. I pierwsza rzecz, którą mam, to jest taka zwykła bluza, ale ona jest, jak widzicie, taka bardziej krótka. Na długi rękaw, szara. To jest taki właśnie ciemny odcień szarego i mam już taką samą bluzę, tylko że w takim bardzo jasnym, różowym kolorze i one są z H&M-u, kosztują 59 zł. Trochę to jest dużo, ale podoba mi się to, że one są właśnie takie krótkie, a ja takie lubię. To jest taki bardziej crop top, ale też znowu nie aż taki, że wiecie, dotąd, tylko mniej więcej tak do talii. Więc ze spodniami z wysokim stanem wyglądają super i właśnie bardzo lubię. Zastanawiałam się jeszcze nad czarną, ale mam czarną tą z Shein, ale rozpinaną, więc tak nie wiem jeszcze, tym bardziej, że no nie są one tanie, bo za 3 dyszki jakby były, to bym wzięła wszystkie kolory, ale 6 dych to już tak wiecie, to już jest więcej. Okej, kolejna rzecz to już coś, co widziałyście i to jest ta kurtka jeansowa z New Look'a. I też pokazywałam Wam ją w Outfits of the Week i tam parę z Was zauważyło, że była metka i czy ja chodzę z metkami. Nie, nie chodzę, tylko ubierałam ją, chciałam ją na początku przymierzyć, czy mi pasuje, stwierdziłam, że jest ok i zapomniałam tej metki odciąć, ale oczywiście zanim wyszłam, to zrobiłam, więc spokojnie nie chodzę z metkami, a później ich nie oddaję, bo to takie były domysły, bez przesady. Więc to jest kurtka z New Look'a, ona, zapłaciłam za nią jakoś 90 zł z tymi wszystkimi promocjami i tak dalej. Więc tak ona wygląda, klasyczna, jasna, bo wcześniej miałam taką ciemniejszą, więc postanowiłam, że teraz zmienię i będzie taka jaśniejsza. Jest bardzo miękka, ten jeans jest taki miękki, więc jest wygodna. Nie jest też taka opięta, bo ja sobie wzięłam też większy rozmiar 42, żeby ona była właśnie taka bardziej luźna. Więc tak, jestem z niej bardzo zadowolona i jest super. Teraz chyba Wam pokażę najlepszą część zakupów. Bo to jest kurtka znowu typu bomber jacket, ale właśnie jak pamiętacie, ja w tamtych zakupach też pokazywałam Wam właśnie też taką kurtkę Wojsko Moro, ale ona była bardzo cienka i bardzo ją lubię i jak zobaczyłam tą, to po prostu nie mogłam sobie odpuścić, a że ona jest dużo grubsza od tamtej, to stwierdziłam, ok, wezmę. I to jest kurtka taka Moro, zwykła. Nic tutaj nie ma specjalnego, oprócz właśnie tego koloru. No i ona już jest taka grubsza, więc idealna na jesień. Kosztowała 120 zł. Nie jest to mało, ale jak mi się coś podoba i wiem, że będę w tym często chodzić, to po prostu nie jest mi też tak szkoda pieniędzy, tym bardziej, że ona jest bardzo fajnie zrobiona, jest ciepła, pasuje do wielu rzeczy, no przede wszystkim do czarnych i do białych i do szarych, a ja właśnie w takich rzeczach chodzę najczęściej, więc wiecie, czuję, że będę w niej bardzo często chodzić, więc nie było mi żal. Co prawda zastanawiałam się, czy jej nie oddać, dlatego mam jeszcze metkę, ale wydaje mi się, że chyba jednak ją zostawię, bo bardzo mi się podoba i no i tyle. Bo była, aha, i ona jest z Pull&Bear, taka sama też, nie taka sama właśnie. W Stradivariusie też są te po 99 zł, tych, co ja mam na przykład stąd. Wiecie, czy to zobaczycie ten pudrowy róż? Nie zobaczycie, dobra. Ale to taka najbardziej popularna ze Stradivariusa. Teraz są w innych kolorach, jest czerwona. Jest właśnie też w moro, ale to moro mi się średnio podoba. To jest dużo ładniejsze, dlatego stwierdziłam, że wezmę tą. I teraz dalej. Biorę kolejną reklamówkę. I teraz to tutaj mam. Aha, tutaj, o tym nie wiem, mam czy pokazywać, to tak szybko wam powiem. Kupiłam stanik sportowy w TK Maxie. Tak wygląda, tutaj ma siateczka na górze. Ale to bardziej będę Wam bardziej pokazywać na drugim kanale, bo tam też robię zakupy, ale właśnie z takimi rzeczami na siłownię, więc to był TK Maxx. W H&M-ie kupiłam sobie taką kosmetyczkę, bo tak naprawdę nie mam żadnej takiej ładnej kosmetyczki, którą mogłabym zabrać na wakacje. No i ta mi się spodobała, jest różowa, jest w brokat,
ale on, to jest taki materiał, to jest bardzo gładki i tutaj nic nie będzie haczyć, więc stwierdziłam, że idealnie mi się tutaj zmieszczą kosmetyki. I ona kosztowała 25 zł. Szukałam jakiejś tańszej, ale nawet nie mogłam znaleźć, więc stwierdziłam, że chyba to jest dobra cena. Więc wzięłam z H&M-u i w H&M-ie kupiłam jeszcze jedną świetną rzecz. A co to jest? A! Alan. Okej, to dobra, to od razu wam pokażę. W C&A kupiłam taki zestaw do biżuteria na stopę. Bo jak wiecie, jedę na wakacje i wiecie, takie tam fajne klimaty letnie, bla bla bla. I kosztowało 13 zł, ale było jeszcze minus 50% na wszystkie rzeczy z wyprzedaży. No więc zapłaciłam to 6,50. Więc wzięłam. I właśnie z H&M-u w H&M-ie znalazłam na wyprzedażach jeszcze. Sorki, ale pamięć mi się skończyła. I mówiłam właśnie o tym swetrze. To jest sweter z H&M-u, kosztował 40 zł, przed promocją 80 zł. Mam go w rozmiarze L. Więc jak sobie się domyślacie, on będzie taki większy, ale właśnie o taki sweter mi chodziło. On jest idealny, jest biały, chciałam właśnie taki biały, luźny, ciepły sweter i po prostu jestem tak zachwycona, że udało mi się go kupić za 20 zł. A nawet idąc do H&M-u nie myślałam o tym swetrze, bo on ogólnie mi się zawsze takie duże, białe swetry zawsze mi się podobały, ale nigdzie nie mogłam takiego znaleźć i wiecie, i tak sobie chodzę i tak wisiał w ogóle sam jeden, bez nikogo innego i tak patrzę, ojej, no. I przymierzyłam i po prostu więc bardzo się cieszę do czarnych takich spodni z, no nie wiem, ja bardzo lubię taki prosty styl, czyli do tego te czarno-szare z Zary z tymi dziurami i na przykład do tego te botki z New Yorkera i już ja jestem już wtedy szczęśliwa, więc to jest H&M i jeszcze Zara w Zarze, to nie to, i w Zarze po prostu szukałam, bo wiecie, że mam te swoje koszulki w Serek z Reserved, ale one już, no, mam je od roku, tak? Chyba. Albo nawet trochę więcej. No i one już widać, że wypadałoby je wymienić. I teraz najśmieszniejsze jest to, że ja w takich koszulkach chodzę najczęściej, a ciężko mi jest wydać na nie więcej pieniędzy, bo po prostu one są tak proste i zwykłe, że mi szkoda. Ale stwierdziłam, dobra. I wzięłam na razie dwie. Zobaczymy, jak będą się sprawdzać, jak będzie ok, to dokupię jeszcze białą. I to są właśnie takie, może pokażę wam szarą, bo ona może kolor nie zmieni w filmu. To jest po prostu zwykła koszulka w Serek, luźna, z takiego właśnie materiału, też bardzo jak z takiego luźnego, o co mi chodziło. No i ona kosztowała 40 zł, więc kurczę, to niby nie jest dużo, jak za to, ile ja będę w niej chodzić, ale jednak 4-8 dych za dwie koszulki, no ale... Okej, i chciałam taką luźną i zastanawiałam się, czy nie wziąć M-ki, ale jednak wzięłam S-kę, bo ona i tak jest, jak widzicie, luźna. No i właśnie wzięłam szarą, też mają fajny rękawek i wzięłam właśnie taką samą, tylko że czarną. Więc to wam pokażę na przewidce, bo ta czarna oczywiście zmieni cały film, kolor całego filmu, więc nie chcę tego robić, ale no, wiecie, takie basic'i fajnie czasami wymienić, tym bardziej, że no te moje już... One miały bardzo fajny materiał i bardzo fajnie się sprawdzały, też nie przekręcały się te szwy, więc byłam bardzo zadowolona, no ale wiecie, już trochę długo były. I kupiłam spodnie jeszcze i zabawne jest to, że to są dokładnie te same spodnie, które ja mam, te czarno-szare właśnie z Zary, tylko właśnie teraz są w takim fajnym granatowym kolorze. Tu są oczywiście dziury i na końcówkach one też nie są jakoś tak konkretnie wykończone, tylko właśnie mają takie... postrzępione i one kosztowały tak samo jak tamte, czyli 90 zł, mam rozmiarze 36 i są jeszcze, kurczę, czarne, wiecie co? I się zastanawiam, czy tych czarnych też nie wziąć. No ale znowu trzy pary takich samych, ale te czarno-szare z Zary to są naprawdę najwygodniejsze spodnie, jakie miałam kiedykolwiek. No naprawdę, no są najlepsze i je najbardziej lubię i najczęściej w nich chodzę, bo po prostu są rewelacyjne. I się zastanawiam właśnie, czy nie kupić sobie jeszcze takich całych czarnych. Bo też no, 9 tych to chyba nie jest aż tak dużo też za spodnie, nie? Bo jak patrzę gdzie indziej, ile te spodnie kosztują, to po prostu jestem przerażona. A też ciężko mi jest zawsze znaleźć spodnie z wysokim stanem, bo nie noszę z niskim stanem, nie lubię takich. Z wysokim stanem, żeby mi nie odstawały w talii. Więc no jak już znajdę jakieś, to po prostu chciałabym w każdym kolorze i tak dalej, ale no nie wiem. Zobaczymy, czy je wezmę, czy nie. Ale właśnie wzięłam sobie to granatowe.
I słuchajcie, najlepsze jest to, że uwaga, uwaga, w tym miesiącu nie kupiłam żadnych butów. Nie, nie kupiłam, ale znalazłam takie idealne, cudowne, piękne, ale nie ma ich na stronie, więc oczywiście z Adidasa. I czekam, aż dojdą i wtedy sobie je kupię, to już to będą moje najdroższe buty, jakie miałam, ale one są tak piękne. I powiem wam szczerze, że na przykład szkoda mi jest wydawać pieniądze na szpilki i tak dalej, bo w nich nie chodzę. Wcześniej kupiłam sobie parę par, żeby mieć takich, wiecie, jeżeli chcę coś nagrać i chcę pokazać taką bardziej elegancką wersję, no to założę te szpilki, ale na co dzień w szpilkach nie chodzę, tylko właśnie wchodzę w Adidasach i stwierdziłam, że jak już mam dawać więcej za buty, no to właśnie wolę wydać więcej na te Adidasy, w których będę chodzić, niż właśnie na te jakieś szpilki, w których, które sobie postawię, o, tak jak te tam na dole, co mi zostają takie, te czarne zdary. No, więc one są jako ozdoba. Dlatego właśnie stwierdziłam, że wolę no, na te buty wydać więcej pieniędzy, ale czekam, bo nie mam mojego rozmiaru, mam nadzieję, że niedługo będzie, więc sobie wtedy je kupię i mam nadzieję, że w następnym haulu je zobaczycie. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o zakupy takie bardziej już jesienne i takie podstawowe, no bo te koszulki, spodnie, to wiecie. Więc dajcie znać, czy wy ostatnio coś fajnego wyłapaliście, co z tych rzeczy podobało wam się najbardziej i to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Trzymajcie się i do zobaczenia.